Dzień dobry, Odyn z tej strony. Znowu nie umiałem usnąć i odsypiam rano. I taki widok mam z okienka. Szybkie śniadanie. No tu jest trochę zimniej. To są góry. Trochę zimniej, ale w takich okolicznościach społech, żeby wam pokazać. No i co, jemy. Puszczę sobie muzyczkę. Dzisiejsza podróż, czyli jeszcze te pozostałe 300 km już bezpośrednio do Andrzeja i Emilii, będzie w 60% przez góry, przez właśnie coś takiego. Także na pewno będzie ciekawie, będą ładne widoki, a w takich okolicznościach po prostu spędzałem noc. Spakowany jestem, wszystko ogarnięte jak należy. Zamykamy. A jeszcze cyberdach muszę zamknąć. Bym zapomniał się tam zapisać, ale widzę, że się już zmieniły. Już się zmieniły te wymagania. I nie trzeba już oświadczenia, wystarczy tylko formularz. Także zakładamy. Co jest grane? Mam certyfikaty 4, można powiedzieć. Mam ozdrowieńca, zakujeńca i tutaj mam teraz ten EUP Elf, czyli ten lokalizacyjny. I niech mnie cmokną w pompkę, jedziemy w końcu. Ile można zamulać. Dziadek, pokaż co ty potrafisz w ogóle w tych górach, to musisz być ostry. Siema gołąb. I patrzcie. I od buta, a co? Światełka. Teraz trzeba trochę cofnąć. Wyjechałem z tych gór i jadę przez jakąś mieścinkę. Spokojniutka, wszędzie słoweńskie flagi i jakieś inne też, Unii Europejskiej. Będzie się coś działo, się włączę. Galicyjski dom. Był bardzo niefajny znak. Wyjechałem z tego miasteczka i był znak, że trzeba się przygotować na ewentualną możliwość łańcuchów. Ups. Oj, jaki ten znowu taki zawijaniec. Ciekawe, czy będzie to przejezdne. Musi być. Nie ma to tamto. Już jest po odbilży lekkiej. Jest na plusie dużo. Ile? 12 stopni tu pokazuje. A się klimat zrobił. Ale zawijaniec. Śniegu coraz więcej. Ale nie czuję, żeby tutaj była jakaś katastrofa. Asfalt czarny, prawie że suchy. I myk. A można by było tam w dół spać i już by nie trzeba było się niczym przejmować. Saperowa muzyczka mi się włączyła i pasuje do klimatu. Zarąbiście się jedzie. Teraz przez chwilę zjeżdżałem z gór i tu się już zaczynają chyba widoki, ale to nie są te widoki takie główne. Te główne to dopiero będą. Takie górska przede mną. Takie. No fajnie, fajnie. Kul. Miasto o nazwie Col. Kul Col. Jakie oni mają tu widoki? Jakie oni mają tu widoki? Szkoła. Szkoła z widokiem. Nie no, tam taka huśtawka była. Ja się chyba tu zatrzymam, żeby sobie popatrzeć. Panie, pan tutaj. Tu jest miejsce widokowe. Zawracam. Cofam się, bo muszę jedno miejsce zobaczyć, bo już 2 lata temu jak jechałem, to mi się rzuciło w oczy. I nigdzie się nie śpieszę, więc sobie obczaję je. Dokładnie ten opuszczony dom, czy co to jest, z taką wieżą. Taki tu jest klimat, że to się w pale nie mieści. I można wejść do środka. Ha, ha, ha. Ale klimat. Aż nie zamknąłem auta. Ciekawe, jak stara jest ta chałupa. I jaki widok tu mają. Dobra. Ała! Ale to wygląda. Jakiś
Ciekawe, jaki tu musiał być widok z tej chałupy, z okna. Ale tu jest ślicznie. I co? I jak tam? Jest klimat, nie? Co tu w środku mamy? Jakieś beboki? Do góry można wejść? Nie ma wejścia do góry. To piwniczka. Te listki takie, coś dziwnego, innego jak te polskie. Fajnie, fajnie. Naprawdę. Ekstremalnie jestem ciekawy, jaki był widok z okienka. Taki o! Taki o! Taki o był widok. Cisza. Spokój. O to chodzi. I czuć wiosnę. Czuć tu wiosnę jak nic. Piękny zapach. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale jak zjadę już z tych gór, to będą kaktusy i palmy już. To jest już to i za niedługo ten taki niebieski strumyk tam przed Wenecją. Coś pięknego, coś pięknego. Ciekawe, czy będzie tak samo niebieski jak 2 lata temu. Ale widok, ale widok. Ale widok. Widok za widokiem, widok goni. Ciekawe, ile ta góra ma. Ale trochę ma. I co? I są palmy. I komu głupio? Komu głupio? A tu się już zrobiło 18 stopni. Ale ja się muszę zatrzymać, żeby wam odcinek wrzucić, ponazywać i tak dalej, bo mamy 13. Za godzinkę będzie publikacja. Trzeba było zrobić lekki ogar, bo się syfix wprowadził. Ale pozamiatane. Panele mi się rozlatują tu. Nie. Wszystko już jest takie. Ach, no ale dobra. Można jechać dalej. Wrzucone odcinki. I jedziemy dalej. Km/h popyla tak. Myk, myk. I to jest to. I to jest to miejsce. I to jest to miejsce. Italia, 40 metrów. Pan mnie przypuści, pan też do Italii? No to jedziemy razem do Italii. Italia. Bueno, buongiorno, por favore. Coraggio, gatto. Ui, Włochy w końcu. Tu jedziemy. I gdzie te karabinieri, co mieli sprawdzać? Gdzie oni? I rzeczka wyschnięta, niestety. Na wiór. A tu na krosie ktoś popieprza. Dobrze widziałem. Widzieliście to? Na krosie ktoś po polu popieprzał. Ceny na stacjach są okropne. Euro 70 za litr diesla. A tu ile? Euro 68. Prawie 2 euro za ten, za petrol, za benzynę. Proszę bardzo. I to jest to właśnie, co ja kiedyś chcę zrobić. Las drzew, las sadzonek. Obydwa, jakby ktoś potrzebował szybkiego screena. 2 godziny 30 minut do celu. Krótki postój, żeby rozprostować kości. Ristorante Alla. Birra Moretti Bar. Godzina 17:30, a tu jest jeszcze jasno. Jest już po zachodzie chyba, ale jest jeszcze jasno. I kolejny
Kolejna sprawa, mam pół godziny do celu. Całe szczęście, za 500 metrów zjedź w prawo. Bo już mi dupa przyrosła do tego fotela. Dotarłem do Emilii, do Andrzeja. Tak się szybko wszystko działo, że zapomniałem wyciągnąć kamerę i włączyć. Jest godzina chyba 24, pobalowaliśmy. Ja się już ogarnąłem po podróży i tutaj na razie będę spał. Jak długo u Andrzeja i u Emilii będę? To wszystko zależy od tego, czy oni będą mieli czas, czy będziemy mieli wszyscy chęci. Tam Andrzej wstępnie mówił już o jakimś kopaniu jutro. Zobaczymy. Na razie misja internet. To jest bardzo ważne ze względu na całą tą wyprawę, która będzie później. Dobra, moi drodzy, ja wam montuję ten odcinek, bo jeszcze nawet materiał wam nie zgrałem. Znaczy nie zgrałem sobie na telefon, ale to już tam mniejsza o to. Tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Cześć. Do następnego.